Siemanko. Witamy Was w kolejnym odcinku. Nie mogliśmy się doczekać na ten odcinek, ponieważ będziemy mówić o naszych ulubionych agnostach granicach. Zresztą to jak widać. Dokładnie. Ja mam wersję Hard z 2005 roku, a to jest mój kolaboracyjny projekt z firmą Parra. W tym odcinku przedstawimy Wam sylwetkę Air Max 1, który wchodzi w skład paku DNA. Pak składa się właśnie z jedynek oraz łagaczy. Wspólnym mianownikiem dla tych modeli jest oczywiście kurs, ale też to, że zostały stworzone przez Ingera Hatchilda, który jest autorem obydwu tych modeli. Jak powstały? Dokładnie, ten model powstał w 1987 roku. Tinker, będąc w Paryżu, zaczął budynek Pompidou, w którym znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej, w którym cała instalacja biegnie na zewnątrz budynku i stąd właśnie powstał odkryty system, który zapoczątkował wielką rodzinę Air Max. Dokładnie. Pierwsze jedynki pojawiały się już w 1986 roku. Tak możecie zobaczyć na niektórych audio wersjach prototypowych. Więcej informacji oczywiście na temat powstawania Air Maxa oraz całego Nike możecie znaleźć w tej książce, którą serdecznie polecamy. A jest ona napisana przez jednego z założycieli Nike. Air Max 1 to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych modeli. Możemy na nim znaleźć mnóstwo gospodarskich, kolaboracyjnych projektów. Niektóre z nich sięgają nawet od powyżej 10 tysięcy, jak to jest Air Max 1 Para Fakta. Mamy też bardzo fajne połączenia, które pojawiło się z okazji ubiegłego Air Max Day'a. W postaci Air Max 1 Master, z którego składa się kilka kultowych kolorystyk na kolekcję tego wydania. Mamy tutaj Biotechy, Air Max UHA, Animale, super limitowane Amsterdamce, OG, Blue, Kloty, Safari, można by tak dalej wymienić, które jest od robotów. I w związku z tym przygotowaliśmy dla Was bardzo fajny quiz, który będziecie mogli znaleźć na socialach USS. Do wygrania co będzie? Dokładnie, do wygrania macie dokładnie ten model bucika, najbardziej klasyczny Air Maxik, Air Max 1 DNA. Kolekcja na pewno będzie pasowała do marki Gmielnej. Poprzednia wersja była wydawana z zielonymi ptaszkami. Możecie też zobaczyć, że w tym wydaniu został pojawiony kształt, który wygląda całkiem spoko. No i co, życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że dużo osób znajdzie i wygra w konkursie. Oznaczajcie USL, oznaczajcie Gagabit, jeżeli Wam też uda wygrać, na pewno przyszykujemy Wasze szczęście. Powodzenia. Cześć.